Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy bawić się Plymouth Prowler, on się tak nazywa. Wygląda sobie tak i mamy do ukończenia Forzathon. Niektórzy mówią, że dość trudny. Raczej nie. Nie ma nic w nim trudnego, ale trudne będzie to, że będę jechał właśnie tym samochodem. Prowler. Chyba tak się czyta. Jeśli nie, to mnie poprawcie. No. I zobaczmy sobie, jak ten samochód śmiga. Ja już go sobie ulepszyłem. W miarę stuningowałem, chociaż nie wiem, czy ten tuning będzie się sprawdzał. Specjalnie na ten odcinek włączę sobie kontrolę trakcji. Wiecie czemu? Jak gram sobie tak dla siebie normalnie, bez nagrywania, czyli mogę się totalnie skupić na jeździe, wyłączam sobie kontrolę trakcji nawet w samochodach, które trudne są do opanowania. I ta gra jest wtedy dla mnie dużo przyjemniejsza, ale podczas gdy nagrywam i muszę jednocześnie się skupić na tym, żeby ogarnąć i odcinek i wiecie, i jazdę samochodem w miarę, no to ciężko się na tym wszystkim skupić, jednocześnie ogarnąć trudny do opanowania samochód. Natomiast zauważyłem, że granie na kontroli trakcji, gdy możemy się całkowicie skupić na grze, jest nudne, jest dla mnie nieciekawe i dużo lepiej gra się bez kontroli trakcji, nawet przy tych trudniejszych samochodach. Zerknijmy sobie, jak wygląda Forzathon. Kończy się za 19 godzin. Musimy 3 gwiazdki zdobyć w Speed Zone, żeby wygrać Lykan HyperSport. Jest to bardzo fajna nagroda, bo Lykan jest mega drogi, ale samochód sam sobie jakoś mnie kiedyś nie zachwycił, ale też za każdym razem, kiedy wbijam do Forzy, tuninguję jakieś nowe samochody i uczę się czegoś nowego o tuningowaniu, a dostosowywanie samochodów jest bardzo ważne w wygrywaniu jakichkolwiek wyścigów. Musimy danger side, czyli prawdopodobnie jakieś skoki albo coś takiego, nie side, tylko sig, side, jak się... No i jeszcze musimy wygrać wyścig i musimy wygrać wyścig... A nie, musimy ukończyć wyścig ogólnie w moim Plymouthcie i jeszcze ukończyć wyścig uliczny, żeby wygrać Triple Spiny. Także nagrody są całkiem spoko, bo tam jakieś punkty, kredyty i tak dalej, więc żeby zrobić dwa, nie wiem, postanowienia tego Forzathonu naraz, no to pojedziemy sobie tym Plymoutem od razu wyścig uliczny i go po prostu ukończymy i myślę, że to będzie traktowane też jako wyścig, no bo wyścig uliczny to też jest wyścig. Podejrzewam, że ta kontrola trakcji będzie się cały czas świecić, jak będę jechał. Zobaczcie, jak tylko dodaję gazu na czwórce, nie? Albo jak startujemy, cały czas ta kontrola trakcji się tu będzie świecić, nie ma opcji, ten samochód ma bardzo dużo mocy, to jest klasa S2, nie ma sensu, zobaczcie teraz, wciskam gaz do końca jak coś, nie ma sensu ten samochód robić do tej klasy S2, ale na potrzeby tego odcinka, ponieważ trzeba tutaj zdobyć, osiągnąć dużą prędkość na speed trapach, no to po prostu go wymaksowałem. No i mamy sobie wyścig uliczny po ciemku, zobaczymy jak sobie poradzę. Ciekawe, czy to się zaliczy ogólnie też do wyścigów, czy to kolejne założenie się nam zaliczy po skończeniu tego. Ogólnie ja już chyba miałem ten samochód kiedyś, taki albo podobny. Też był bardzo trudny do opanowania i wiem, że wyglądał tak. Miał odkryte przednie koła, to na pewno. I też był mega trudny do opanowania. Ja go chyba sprzedałem kiedyś, tak mi się coś kojarzy. To były początki grania w Forza Horizon 3, albo to może było nawet i w dwójce, już nie pamiętam, to było dawno temu. No i samochód raczej mnie nie zachwycił, był ciężki, bardzo nadsterowny. Tutaj zrobiłem mu troszeczkę miękkie zawieszenie, żeby jakieś tam nierówności, no tak jak ja to mówię, połykał. Chociaż niektórym może się to źle kojarzyć i zaraz zmienią wideo na jakieś dla dorosłych. Tak, ale gdy się właśnie włączy kontrolę trakcji i jedzie się tak o... to nie trzeba się tam specjalnie przejmować gazem, oczywiście na zakrętach trzeba uważać, no bo te samochody mają bardzo dużą moc i tutaj nie musimy nawet wygrywać tego wyścigu, wystarczy go ukończyć, będziemy mieli wygraną w kieszeni, no i speed trapy będzie trzeba porobić. Tam nie wiem jak sobie tym Plymoutem poradzę. Mnie to denerwuje, bo te boty czasami tak cię tylko dotkną, a samochody, które są trudne do opanowania jak ten, potrafią się bardzo mocno zdestabilizować. Najgorsze jest to na multiku, jak się śmiga. Bardzo dużo ostatnio gram w Forza na multiku. porównaniu do w ogóle grania na komputerze poza nagrywaniem. Bo jest lato, no i wiecie, na rowerku więcej czasu spędzam na dworze, jak już jestem gdzieś przy komputerze, to przeważnie nagrywam i tyle. Nie chce mi się tam więcej już grać w nic. No to tak, chyba każdy z was tak zresztą robi teraz w czasie lata. Brakowało tego, tych ciepłych dni, zwłaszcza w tym roku, nie? No więc jeśli już spędzam czas gdzieś tutaj grając samemu, to albo w GTA, albo właśnie ostatnio częściej w Forze i sobie trenowałem jazdę po multiku i zauważyłem właśnie to, co wam powiedziałem na początku, że dużo fajniej mi się jeździ z wyłączoną kontrolą trakcji. Teraz mogę tutaj troszeczkę lamić, ze względu na to, że ten samochód, no co jest, on jest w klasie S2, ale ma 917 punktów, więc naprawdę nie jest jakimś tam koksem. Okej, ciśniemy. No i zobaczymy, Forzathon powinien nam się zaliczyć teraz. A i tak całkiem niezłe przyspieszenie ma ten samochód, nie? Zobaczcie, przeganiam te ferrarki różne z klasy S2 wykokszone. Cały czas cisnę gaz do końca i nie muszę się tam przejmować trakcją w ogóle. Mamy ustawioną kontrolę, więc teraz, zobaczcie, nawet Aventadora dogoniłem sobie tego, co mnie rozwalił. Pyk i przed samą metą. Bardzo ładnie. Zobaczymy, czy nam się zaliczyło. Forzathon, wchodzimy, no i mamy dwa ukończone, mamy 3 spiny do wylosowania, teraz sobie je wylosujemy, a później musimy zrobić tylko 3 razy 3 gwiazdki na próbach prędkości. O, speed zone, tutaj, o man, tutaj mamy nie offroad, ale shooter i raczej będzie ciężko. Tutaj mamy speed zone. Musimy 3 gwiazdki osiągnąć, prędkość średnia musi być tu 217 km na godzinę, także sporo. Teleportujemy się tutaj. Nie wiem, czy tym samochodem uda się, bo tam mamy taki zakręt. Speed zone mają to do siebie, że musimy przez jakiś tam obszar przejechać w jak najkrótszym czasie, jak najszybciej, z jak najwyższą prędkością średnią. No i przeważnie są tam jakieś zakręty. Nie jest tak, że możemy sobie tylko strzelić pyk i już mamy, nie? A ci co się tutaj ryją? Damn. Walczy z BMW, kupie. Dobrze, jedziemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tu musimy przejechać przez wodę. Niby jest taka ładna prosta, ale ta woda sporo nas zahamuje. Cholerny dziad. Jezu! Co to za ruch, no? Ja pierdziu, ile tych samochodów tu się nalęgło. Ach, jeszcze tak rzuca. W ogóle ciekawe, że nie resetuje mi się ta prędkość, jak sobie przywracam samochód. Bardzo dziwne. No jeszcze czego? Kurde, jak zrobicie? Wiem, jak zrobimy. Musimy z tego wyjść. Wezmę sobie docisk na mach. Ja pierdziu, co jest z tym samochodem? Nie wierzę w to. Musimy sobie zrobić docisk na maksa, bo on w ogóle nie skręca. No to już i tak jest dobry ten docisk zrobiony. I weźmiemy sobie jeszcze... Ja! Po prostu to jest takie drażniące. Jeszcze weźmy sobie trochę negatyw, żeby na tych zakrętach jakoś się lepiej zachowywał. Nie wiem, czy to coś da w tym samochodzie, bo on zachowuje się jak... Właśnie, może byśmy zainstalowali inny silnik, no bo przecież ta V8 jest strasznie ciężka. Dobrze, ale jeszcze coś pokombinowałem z tym zawieszeniem i zobaczymy, może tym razem się uda. Strefa jest ciężka, bo mamy tam zajebiście duży ruch uliczny. Tak jakby ktoś specjalnie na ten Forzathon zwiększał ten ruch uliczny, no nie? Tak na hama. Ciekawe kto! Dobra, ze skręcaniem jest lepiej. Dobra, mamy 3 gwiazdory. O, jaki długi speed zone, ja cię pierdzielę, ty. Dobrze, spróbujemy od tamy pojechać. No i tam mamy te takie zakręty, one są dosyć ciężkie. Trzeba tam mocno i hamować, i redukować biegi, żeby w miarę dobrze to wziąć. Tak, zobaczcie, jak ciężko, no. Chyba będzie. 190 coś tam było, no nie? Tu mieliśmy pod górkę. Czasami lepiej jechać pod górkę niż z górki, jeśli robi się te speed zone, dlatego że jadąc pod górkę jednak mamy troszeczkę lepszy docisk, a z górki, no właśnie, trzeba uważać. Mimo że jedzie się trochę szybciej, a czy szybciej możemy się rozpędzić, tak? Czasami nie jedzie się właśnie szybciej z górki. Także wbrew pozorom trzeba uważać. O. 209 km na godzinę, ale bez driftowania. Słuchajcie, ale tutaj mamy taki mały uskok. A jakbyśmy to pojechali na wprost? O nie, to mi się już nie podoba. Okej. Pojedziemy sobie na wprost, tak jak teraz jadę, tylko że prosto. Pyk. W ten sposób. Nie musimy wcale jechać dużo szybciej, jak teraz. 209 km na godzinę i jesteśmy w domu. Dobra, zaliczone, tak? Tak. Powinniśmy teraz zaliczyć Forzathon i wygrać Lykana HyperSport. Jest Lykan HyperSport i teraz musimy jeszcze 3 Danger Side. No wiecie o co chodzi, te skoki, nie skoki porobić. I tak, możemy tutaj zdobyć 3 gwiazdki jak polecimy 274 metry, tak? To jest... Wbrew pozorom sporo, ja już to kiedyś robiłem na odcinku jednym takim starym samochodem, który mocno był stuningowany, ciężko było dolecieć w odpowiednie miejsce, bo to trzeba odpowiednio wylądować. No ale Lykan HyperSport, główna nagroda tego Forzatonu już jest w kieszeni. Będę próbował go jeszcze jakoś tam przetuningować, może okaże się, że jakoś tam będzie śmigał. To też ciekawa sprawa jest na temat tego samochodu Lykana, bo on, teraz dokończę. Woo! Poleciał! 200 coś tam musi być, 270. Dupa. nie, to nie jest... Na pewno to nie jest dla tego samochodu. Skoki zrobimy sobie innym samochodem chyba. Lykan jest to samochód, o którym tak naprawdę niewiele wiadomo. Nie ma od nim żadnych jakichś takich filmików, przynajmniej nie było żadnych filmików, jak ja patrzyłem sobie jakiś czas temu. Nikt tak naprawdę nie potwierdził osiągów tego auta. Nie wiadomo, jak ono przyspiesza od 0 do setki. Mówi się, że jest zajebiste, ale mówią to producenci. I tak naprawdę nikt nie wie, co po tym samochodzie się do cholery spodziewać, nie? I to taka sprawa jest właśnie. Weźmy sobie jakiegoś dobrego skoczka offroadowego. O, wylosował się ten. Ale ja wiem, że najlepszy offroadowy skoczek to jest Bugatti Veyron. Już to sprawdzaliśmy, że ten gnój lata najdalej, najwyżej i najszybciej. Myślę, że Bugatti spokojnie sobie poradzi z tym skokiem. Myślę, że na spokojnie, tylko musimy się jakoś sprytniej rozpędzić. Ewentualnie zmienić na opony offroadowe, ale może nie będzie takiej potrzeby. On naprawdę się nieźle wybija, wbrew pozorom, bo jest bardzo niziutki, nie? Uuu. 222... nie, 122. 133, nie wiem, moim zdaniem poleciał tak samo jak wtedy. Okej, mamy 3 gwiazdki tutaj, to już będzie szybko. Wow! Gdzie tam może być kopka i w którą stronę? Ja myślę, że dobrze się ustawiłem teraz. Będę musiał pewnie zawrócić. Czy już dobrze ustawiam? Dobrze ustawiam. Dobra, cofniemy kawałek, żeby jak najwięcej rozpędu było. No może nawet rozpędzimy się tutaj po łuku odrobinkę. Zawsze to jakaś tam mała prędkość wyjściowa się przyda. Cofamy, cofamy, cofamy. 80. Od 83 km na godzinę tam było. Do tyłu, na steczny. Nieźle. Poszedł! Czy ja dobrze wyląduję? O. Failowałem. Coś się obrócił tak na bok. Wylądował na 4 koła. Nie wiem, czemu mi nie zaliczyło. Nie skończył na boku czy coś. Także jak dla mnie fantastycznie. Uwaga, uwaga, uwaga. Okej. Nie wiem, przywaliłem w drzewo, ale się chyba udało. Ile tam? 217 metrów. A... Skoczyłem 217, a trzeba mieć... Czy to było? To? Ho, ho, ho. Jeszcze rekord życiowy ogarnąłem. Dobrze. Mówię, Bugatti jak dla mnie jest jednym z lepszych samochodów do skakania. A co ciekawe, jeśli graliście w Need for Speed Most Wanted 2012, to właśnie w tamtej grze też był to jeden z lepszych samochodów do skakania. Tam były później jakieś zamienniki, ale Bugatti zawsze doleciało się tam, gdzie trzeba. Wow, poszedł! O! 116 metrów. Bardzo ładnie i chyba mamy zaliczony cały Forzathon. Zobaczmy. Tak, dostaliśmy 200 tysięcy kredytów na konto i 55 tysięcy XP. I mamy chyba jeszcze dodatkowego wheelspina. Zobaczmy. Co my tutaj mamy ciekawego? Myślałem, że jakieś auto będzie. No nic, dobre i to. Kredyty zawsze też się przydadzą, prawda? Moi drodzy, Forzathon zaliczony. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.